doszłam do wniosku, że chodzi też o zatrzymanie czegoś, co przemija. Zauważyłam, że te chaty bardzo szybko znikały, bardzo się zmieniały. W ostatnich latach, szczególnie w Polsce, wiele mówi się na temat Zofii Rydet. Właściwie autorka miała kilka etapów w swojej drodze artystycznej, zmieniała estetyki, a najbardziej ostatecznie jest znana na świecie, jak się wydaje, z jej monumentalnego dzieła Zapis socjologiczny, który właściwie powstawał od końca lat 70. Tutaj może taka ciekawostka, bo oczywiście Zofia Rydet spotkała się z panem Józefem swego czasu. Natomiast ja do końca nie jestem pewien, czy ona wiedziała, że spotyka się także z fotografem. Na pewno wiedziała, że spotyka się z rzeźbiarzem. Tego nie udało nam się ustalić, bo no, pan Józef też właściwie nie był tego pewien, gdy rozmawialiśmy po latach, czy oni wtedy ze sobą rozmawiali o fotografii, czy po prostu Zofia Rydet była zainteresowana panem Józefem jako artystą, jako bohaterem swoich fotografii. Musiała na pewno o tej ścieżce artystycznej też pana Józefa nieco wiedzieć, ale mam pewne wątpliwości, czy to była także fotografia. Gdy patrzymy chociażby na te fotografie, które udało się wam zgromadzić w tej książce, to ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że pan Józef skromnie i po cichu, ale wykonywał podobną pracę.